Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Kochani, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie w dzwoneczek, to jest bardzo ważne, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do śledzenia mojego Instagrama, Facebooka Vinted OLX-a, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Kochani, jestem i mam dla Was ogromną niespodziankę. Zrobiłam do końca projekt 360 i na samym początku bardzo serdecznie, z całego serca mego gorącego, chciałabym podziękować wszystkim osobom, które pisały do mnie, gdzie jest projekt 360. Joanno, co z projektem 360? Pewnie umarł śmiercią naturalną. Bardzo Wam za to dziękuję, zmobilizowaliście mnie do tego, aby ten projekt skończyć. Kochani, ja się nigdy nie poddaję, nigdy. I to, co mówię, to zawsze ma to później oddźwięk w życiu przyszłym, więc ja nie rzucam słów na wiatr. Jeżeli coś obiecałam, to to zrobię, ale robię to według własnego systemu, według własnego uznania. Otóż, co było z projektem 360? Kochani, projekt przez pół roku sobie wisiał na widoku w mojej garderobie w tamtej części, której nie widzicie. Ja codziennie na ten projekt patrzyłam. Ja po prostu czułam, że na tamten czas coś jeszcze w tym projekcie brakuje. Myślałam o jakimś, że będzie tam jakaś mgła zrobiona z takiego materiału, słuchajcie, taki trochę atłas, to jakaś koronka w głowie, takie miałam, wiecie, mokradła jakieś, że będą na tym projekcie, no takie wizje. To się nazywa u mnie wizja. No i słuchajcie, tak nie do końca byłam przekonana, czy to rzeczywiście będzie dobre. Więc ten projekt musiał swoje odwisieć, dosłownie. Ja mam coś takiego, że jeżeli chcę coś zrobić, to ma być to w 100% taka dla mnie petarda i ma być to zgodne ze mną, ma mi się to podobać. Nawet jeżeli jeden element nie spełnia moich oczekiwań, nie jestem zadowolona. Jestem niestety cholerną perfekcjonistką, to jest mój błąd życiowy, ale w kwestiach projektowania i w kwestiach właśnie przeróbek mam po prostu do tego straszne takie wymagania od siebie. Po prostu wymagam od siebie 1000%. Musi to być zgodne ze mną, bo wtedy nie jestem do końca zadowolona. Więc tak było w przypadku tego projektu. Zaraz Wam go pokażę. Jedna jeszcze rzecz. Projekt będzie na dniach, środek będzie wykończony, podszewka. Zmieniła mi się wizja, będzie biała. Białe wykończenie w środku, biała dusza. Nie gniewajcie się na mnie, ponieważ projekt przeszedł totalną metamorfozę. Nazywa się nadal projektem 360, ale naprawdę zobaczycie, co ja z tego zrobiłam. Jestem tak zadowolona z tego projektu, tak usatysfakcjonowana i wreszcie taka wolna, słuchajcie, wolna, szczęśliwa. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie elementy, które wysyłaliście też do tego, wysyłaliłyście, przepraszam, do tego projektu, ale również za te Wasze pytania, za ten właśnie taki, za to zainteresowanie tym projektem. To znaczy, że mnie oglądacie i jesteście tutaj ze mną, kochane moje kobietki. Zacznę najpierw jednak od tego, co mam na sobie. A też jak projekt będę pokazywała, to w większości będzie on widoczny na mnie, a ja będę po prostu tylko tam opowiadała swoją historię, więc nie będę go tak bezpośrednio tutaj też za bardzo pokazywać, bo tak jak mówię, jeszcze środek jest do wykończenia i na dniach Wam też tę podszewkę pokażę, jak to wykończę. No to jest kwestia, słuchajcie, 2-3 dni, dlatego że tę podszewkę będzie bardzo ciężko uszyć, bo ja zawsze sobie robię wszystko pod górkę, jeżeli chodzi o przeróbki. Dobra. Wracając do tego, co mam na sobie, nowością u mnie są bajkery, takie dziurawe. Będą one widoczne przed przeróbką. Niech się to zdjęcie czy tam filmik wyświetli, jak one wyglądały przed. Więc kwestia taka, że były bardzo duże. I na samym początku zwęziłam sobie tylko gumkę, czyli taki krótki element, dlatego że chciałam, żeby one były takie szerokie. I pokażę Wam się taki krótki filmik, mam nadzieję, że się pokaże, jak wyglądały one właśnie, jak miałam taki pierwszy zamysł, czyli tylko kawałek je zwęzić. Więc zobaczcie. Kochani, metody prób i błędów, więc samo to, że tutaj sobie je zwęziłam, zobaczcie, jak to wygląda, a teraz jakbym zrobiła tak, idę szyć.
i byłam niezadowolona. I ja zawsze wszystko staram się robić tak, żebym była szczęśliwa i zadowolona. I ja się nigdy w życiu nie poddaję, słuchajcie. Nigdy w życiu, w żadnej kwestii. To, że jestem też uparta, jestem koziorożcem, to jest jedna rzecz. Nibym powinna być pod znaku barana, ale jestem koziorożcem. Koziorożce, przepraszam, są pracowite i uparte, ja tak uważam. Więc nie podobało mi się do końca, ten pierwszy zamysł nie podobał mi się do końca, dlatego zwęziłam to na maksa. Wiem, że tego teraz nie widzicie, opowiadam, nie wiem, jakieś może niestworzone historie, po kolei Wam się to wszystko będzie wyświetlało. Spodnie, które mam na sobie, to jest Moschino, oczywiście też je przerobiłam, to są oryginalne spodnie z dawnych lat, cudowne, nadal są ze mną, pokazywałam Wam je... nie wiem, 3 lata temu, 2 lata temu, w którymś z filmów, nawet kilkukrotnie. Też przeszły totalną metamorfozę i je rozcięłam. Zrobiłam je po swojemu, nie wykańczałam ich i koniec, kropka. Czuję się w nich świetnie. I koszula jest u mnie nowością. To jest koszula Christian Dior. Słuchajcie, mam jeszcze wersję taką z w kolorze fioletowym. To są koszule męskie, nie przeszkadza mi to. Jedyne, co Wam może Wam przeszkadzać, to mikrofon dzisiaj. No i oczywiście brzęczące kolczyki z Zalando. Mikrofon mam dzisiaj bardzo schowany, dlatego że to jest koszula po męsku zapinana, więc tak mi się wydaje, więc musiałam tak go troszeczkę schować, nie mam możliwości, wiecie, przełożenia tego mikrofonu. Teraz historia tej koszuli. Jak stało się, że kupiłam właśnie tę koszulę? No, wpadła mi jak po prostu skarb taki. Nie wiem, czy jest to koszula oryginalna, wydaje mi się, że tak. Tutaj jest taki wyhaftowany napis. Czy Christian Dior robił takie koszule? Nie mam pojęcia, na pewno jest z dawnych lat. Oczywiście przeszła też małą metamorfozę. Dopasowałam ją od pach w dół. Rękawy zostawiłam takie szerokie, dlatego że miałam wizję tej koszuli. W ten sposób chciałam ją Wam pokazać i też w ten sposób mam zamiar ją nosić. Drugą, którą Wam pokażę też od Christiana Diora, one wisiały tak razem. Nie wiem, czy to szczęście, czy to zbieg okoliczności, o co chodzi. Tamtą koszulę pokażę w kolejnym filmie, więc teraz historia zakupu tej koszuli. Najpierw, słuchajcie, tydzień wcześniej kupiłam sobie w Rossmanie szczoteczkę do zębów. Zobaczcie, jakie kolory. Więc już gdzieś przeszło mi kolor limonkowy, już nie mam takiej potrzeby noszenia tego koloru. Gdzieś zieleń został, bo mówiłam, że ten sezon stawiam, znaczy w tym sezonie stawiam na kolor zielony we wszelkich odcieniach. Spodobała mi się taka męska szczoteczka, dosłownie męska, bo to są takie męskie kolory. Kurczę, też mam męską. Więc słuchajcie, najpierw tydzień temu kupiłam sobie taką szczoteczkę do zębów w Rossmanie. Kładę w ten sposób, żeby te buty jej nie pobrudziły, bo to jednak do zębów. No i słuchajcie, później za 2 dni kupiłam sobie krem. Krem oczywiście z Arbon, liftingujący. No i też będę musiała dla Was film nagrać odnośnie mojej pielęgnacji, bo się bardzo dużo zmieniło od filmu, kiedy taki film dla Was nagrałam. Totalna przepaść, pokażę Wam, jak moja twarz wyglądała paskudnie. Żywe, konkretne dowody, dziewczyny, bez ściemniania, więc muszę to zrobić, muszę to sprostować, dosłownie sprostować, ale to na dniach. Więc tak, kremik, który jest też w takich kolorach jak ta koszula, słuchajcie. No i jak kupiłam te dwa produkty, szczoteczkę i krem, no to trafiłam na tę koszulę, dosłownie jako pierwszą ją zobaczyłam, dopiero później zobaczyłam tamtą w kolorze fioletowym. No i tak mi się spodobało to połączenie kolorystyczne, że zaczęłam, słuchajcie, takich rzeczy wyszukiwać sobie w szafie. Właśnie takich, takich kolorów. Dobra, jeszcze krótka informacja. Moja ukochana torebka zaczyna się łuszczyć. Po prostu, słuchajcie, zobaczcie, co się z nią dzieje. Ja ją tak uwielbiam, podobna jest na stronie Farfetch od Dolce & Gabbana za kilka tysięcy. Nie pozbędę się tej torebki, uratuję ją, słuchajcie, uratuję i Wam pokażę, jak ją uratowałam. Będę walczyć do końca, tak jak teraz robię te gumki recyklingowe, wszystko przetwarzam. Słuchajcie, wszystko mi się teraz przydaje, nogawki od spodni, wszystko, tak się wkręciłam. Tak po prostu wydobyłam z siebie taką cudowną energię, to co jest we mnie. Nie ma zmiłuj się teraz, po prostu wszystko... Robię tak, że jestem cholernie zadowolona. Słuchajcie, tak naprawdę muszę to brzydko powiedzieć, ale tak bardzo, bardzo mocno. No i kochani, położam tutaj tą torebkę, bo to są takie sprawy organizacyjne, które będą no, w przyszłości. Dobra, kochani, więc tak, co, zacznę od projektu 360 już teraz, dlatego że wiem, że czekacie na ten projekt. Na pewno się bardzo zdziwicie. Tak jak mówię, środek jest niewykończony, więc w kolejnych filmach, za jakieś 2-3 filmy, pokażę Wam
moją koncepcję, jak to widzę, jak będzie już ten projekt po prostu wykończony, o tak, wiecie, tak perfekcyjnie. Więc dzisiaj tak, zobaczcie, bo w środku widać te obszycia. Zadziało się coś takiego. Zniknęło mnóstwo elementów. Przód praktycznie cały tutaj zniknął. No i tak, zniknęło to z jednej strony. Stawiam w tym sezonie na taką jednostronność. Na przykład sweter kupiłam sobie ostatnio i mam ten element i ten sweter też ozdobię jeden rękaw. Tak sobie wymyśliłam. Więc kochani, to jest przód. Skromny i tak ma być. Tył. Zobaczcie, co się tutaj stało. Flaki wyprułam, po prostu wyprułam flaki, ale wszystkie elementy, które mam od Was, zostały. Słuchajcie, trudno, ja wiem, że ten projekt przyszywałam, robiliśmy go razem, ale ja muszę robić jednak takie ostateczne słowo, ostatni element należy mimo wszystko do mnie i ostatnie takie zdanie, bo to jest taki... No ja to szyję, ja to widzę, ja na to patrzyłam pół roku, musi być to w zgodzie ze mną, bo ja to będę nosić później, słuchajcie. No i zadziało się coś takiego, więc bardzo duże zmiany. Nie ma flaków po prostu. Słuchajcie, musiałam zdjąć paznokcie, żeby ten projekt skończyć. Dwa wieczory teraz poświęciłam, żeby po prostu ten projekt zrobić, ale jeszcze zobaczcie, środek jest do zrobienia. Więc odwracam w ten sposób, żebyście tutaj się nie przestraszyli. Po prostu flaki wyprute. Jestem bardzo z tego projektu dumna, jestem bardzo usatysfakcjonowana i pokażę Wam teraz na sobie, jak to wszystko wygląda. Oglądajcie, ja będę opowiadać. Mam nadzieję, że Albert tak wstawi mój głos, żeby wszystko było wiadome. Więc kochani, wszystkie elementy zostaną ze mną tak czy siak, więc ja je na pewno wykorzystam do czegoś, będą ze mną. Mimo, że nie ma ich tutaj, nieważne, one gdzieś są. To była dusza i ona zostanie. Środek, czyli wykończenie, będzie białe. Zastanawiam się jeszcze tylko nad rękawami tutaj, czy zostawić to wykończenie kwiatowe, czy też postawić na biel. Mam przecudowny materiał bawełniany, który kupiłam kiedyś na projekty i mam zamiar tą bawełną białą wykończyć ten projekt. Kochani, czuję się w tej kurce świetnie, jest o połowę lżejsza, tak jak mówiłyście, była bardzo ciężka, ale nie ze względu na to to wyprułam. Tak jak mówię, pół roku obserwowałam, dochodziłam do pewnych wniosków, dużo w moim życiu się też wydarzyło, więc zrobiłam radykalne cięcie w tym projekcie. Odcięłam to co uważałam, że jest zbędne. Wszystko oczywiście wykorzystam. No i powstał projekt 360, jest skończony i moi drodzy, pokażę Wam jeszcze jedną wersję, jak można to nosić, więc pierwsza to była taka, że noszę to w ten sposób, przodem tutaj zapięcie, druga wersja to jest zapięcie z tyłu na plecach, czyli to, te moje plecy są w tym momencie taką ozdobą, jest to bardzo taki oryginalny projekt, mam zamiar się gdzieś tak pojawić, jak będzie jakaś konferencja w Arbon, czy większe skupisko ludzi, po prostu chciałabym, żeby te osoby też poznały mnie od strony takiej artystycznej, bo jednak to jest mój świat. No i kochani, zobaczymy, co powiedzą na to. Już tam gdzieś zauważyli, że coś tutaj, jakaś taka dusza artystyczna u nas jest, więc kto mnie obserwuje, to widzi. No i kochani, tak, przodem też to fajnie wygląda, jak w ten sposób to zakładam. Wiem, że teraz bez tego wykończenia w środku wygląda to paskudnie pewnie, ale na mnie myślę, że jest ok. Więc słuchajcie, mogę sobie kombinować. Do tego jeszcze kamizelka, ta właśnie ten projekt, założony na odzież wierzchnią. Wybrałam białe futerko, czyli mogę sobie to nosić teraz. Mogę sobie nosić to na płaszcze, mogę sobie nosić, zakładać to na co mi się tylko będzie podobało. Ile w głowie pomysłów, tyle będę miała stylizacji związanych właśnie z tym projektem. Nadal jest jednak ciężki, sam wieszak w sobie dużo waży. Kochani, więc... Nasz projekt jest skończony, na pewno wymyślę coś w przyszłości, bo mam tyle pomysłów, że jeszcze Wam o czymś powiem. Mam zamiar nauczyć się jednak obróbki tych filmów, nauczyć, bo to nie jest kwestia tego, że wrzucić film i go pociąć na kawałki, tylko nauka polega na tym, żeby to ludzie jeszcze chcieli oglądać, tak? Bo ja sobie wrzucić mogę byle co, ale
chcę, żebyście wy byli zadowoleni, więc może początki będą dla mnie bardzo ciężkie, ale nie poddam się. Postanowiłam, że jednak zawalczę o to, bo tutaj włożyłam ogrom pracy, tu są ludzie, którzy chcą mnie oglądać i ja właśnie dla was, dla ludzi, którzy cenią mnie, którzy szanują to, co robię, szanują moje stylizacje, szanują to, jaką jestem osobą. Dla was nauczę się tego, bo wiecie, że ja nie cierpię komputera, ale zrobię to dla was. I jeszcze będzie tak, że Joanna pokocha komputer. O, tu w głowie, słuchajcie, siedzi odpowiednie nastawienie do wszystkiego w życiu. Więc wystarczy w głowie sobie zmienić, i wszystko zadziała. Także biorę się za robotę, biorę się to naprawdę za taką robotę, że słuchajcie, witaminy D3 i B12 nie będzie potrzeba. Bo wiecie, że D3 i B12 to właściwie Polakom bardzo tej witaminy brakuje jednej i drugiej, dlatego chodzimy tacy B12, kochani, i D3. Dobra, już chciałam sięgnąć po coś innego. Kochani, znalazłam cudowną torebkę w moim stylu. Tutaj tylko zobaczcie, coś mi tutaj wisi, niestety, jeden koralik i muszę to jakimś cudem naprawić. Jest przepiękna, czyściutka, cudowna. Kupiłam ją w Tania Odzież Retro. Ma taki długi pasek i nagrałam aż z nią stylizację dwie dzisiaj. Tak, ona się w dwóch stylizacjach pojawi. I teraz się tylko zastanawiam, kochani, bo tutaj się tak za tym projektem przejęłam, że zaczęłam o tym projekcie dużo mówić. Już wiem, tak, już wiem wszystko. Dobra, już wiem. Więc tak, ta torebka wyświetli wam się teraz w stylizacji z kurtką. Kurtką, którą wystawiałam na Vinted, jednak postanowiłam, że jej nie sprzedaję, zostaje ze mną, jest przecudowna. Gdzieś kiedyś jakiś projektant robił coś podobnego. Więc stylizacja z torebką specjalnie nagrana. Pojawi się jeszcze z takim żakietem, ale tam będę już omawiała żakiet, więc słuchajcie, kocham takie rzeczy. Torebka też wygląda jak od projektanta, jest cudowna, idealna dla mnie na lato. Bardzo fajny kolor się tutaj wydobywa, taki żółto-pomarańczowy, który bardzo mnie intryguje i stwierdzam, że za chwilę będzie pewnie moim ulubionym, zaraz po tych szczotkach, po tych niebiesko-szarych. Także, dobra, dalej. Zacznę tutaj teraz od tego żakietu. Niesamowicie mi się podoba, nic z nim nie robiłam. Jest w rozmiarze 14, ma bardzo fajne kolory. Przepraszam, jedną rzecz robiłam, wyprałam go, wyprasowałam i rozprułam tutaj kieszenie, bo były zaszyte. Był on nowy, więc super jest. Jest po prostu świetny, ma bardzo fajne kolory. Założyłam do niego buty w kolorze pasztetówki. To są takie botki, które mam z René. Wersję mam podobną z Zalando od Steve'a Maddena, kolor limonkowy i z Dizzy mam kolor taki. O, te też by pasowały, ale tamte bardziej, słuchajcie, te się za bardzo w oczy rzucały. A ja chciałam, żeby w gruncie rzeczy ta stylizacja była taka stonowana, więc bardzo pastelowa, ale bardzo oryginalny żakiet z krótkim rękawem, niesamowicie wygodny, fajnie się układa, lubię takie rzeczy, też kupiłam go w Tania Odzież Retro razem z torebką, już od razu wiedziałam, że to jest w tym momencie mój taki zestaw. No i dobra, i co? I pokazuję wam, kochani, dalej, co też takiego mam. Teraz, kochani, sweter vintage, taki czarno-fioletowo-złoty. Fajnie, że jest tutaj ten złoty kolor, dlatego że sweter jest bardzo ponury, więc z takich pasteli i delikatności przeniesiemy się na chwilę na klimaty takie ponure, bo nasza pogoda też się zmienia. Zobaczcie, jednego dnia było 15 już u nas stopni, nawet pod 17, coś takiego, a na drugi dzień padał śnieg i było minus 4, więc totalna zmiana, dlatego też u mnie w stylizacjach też takie zmiany. Sweter, który założyłam do czarnych spodni, takich bardziej eleganckich. I co tutaj takiego w tej stylizacji jest fajnego? Założyłam sobie gumkę mojego projektu na nogę. Więc moje gumki nie tylko nosimy na włosach, ale również na nogach, na rękach, jako ozdoby, wszędzie, gdzie tylko chcecie. Można z nich tworzyć różne rzeczy, można z nich robić kwiaty, wszystko, słuchajcie. Więc gumka na nodze. I te stylizacje też pojawią się na Instagramie. Nie wiem, czy ja je wrzucałam, czy nie, bo zgubiłam już rachubę. Wiecie, ten mój Instagram jest nudny jak flaki z olejem, bo ja chcę tylko tam pokazywać te moje stylizacje z filmów. Nie mam jakiegoś spektakularnego tła, nic się tam nie zmienia, poza no oczywiście moimi stylizacjami, więc jest jak jest. Zawsze można tutaj do mnie na kanał wrócić i sobie coś obejrzeć, także nie ma problemu, kochani.
A co tu jest napisane? Atelier Goldner i Schnitt. Boże, nie wiem, coś takiego, słuchajcie. Dobrze, teraz kolejna rzecz to jest koszula vintage, która jest cudowna, słuchajcie, i na nagraniu nie będzie widać tych jej ozdób, bo ona tutaj ma coś fajnego. Jest taka koroneczka, nie koroneczka, to jest organza, wyszyta cekinami, są tutaj stworzone kwiaty. Bardzo fajny kształt ma ta koszula, zobaczcie, taki motyl, uwielbiam coś takiego, zwłaszcza z tej strony będzie to widać, to marszczenie takie. Widzicie, jak to fajnie wygląda? Takiej jeszcze nie miałam w swojej garderobie, już teraz mam. Czarne koszule posiadam, może mniejszą ilość niż białych, ale czarne też lubię, więc ta jest taka, w ogóle ta moja stylizacja jest taka poważna, bardzo poważna, więc dodałam do tego wszystkiego panterkowe botki, bo one tutaj bardzo dobrą robotę robią. Po pierwsze, ożywiają tę stylizację, dają jej pazura, wszystko jest takie spójne, panterka też zyskała szlachetność, wszystko się zgadza. Kochani, kupiłam sobie też taką bluzę i założyłam ją na kombinezon, który jest w identycznym odcieniu jak te wstawki na rękawach. Jedna rzecz mnie bardzo wkurzyła. Prasowałam ten kombinezon, no i on się mi wygniótł. Wygniótł się i widzę to na stylizacjach, że wygląda to źle. Że po prostu jakby było to wyprasowane lepiej, jakby się nie wygniotło, przepraszam, było dobrze wyprasowane, to byłabym po prostu w 100% usatysfakcjonowana ze swoich stylizacji. A tak to słuchajcie, mam gdzieś tam taką lampkę w głowie, że kurde, wygniotło się. No cóż. Kochani, miałam kiedyś takie bluzy w różnych kolorach, no ale wzięłam sobie. Pomyślałam sobie, że właśnie w tym, no, ten kombinezon pokaże, że w takiej innej odsłonie. Na przykład tak jak chłodniej jest troszeczkę, to taką bluzę można sobie na ten kombinezon założyć. On jest długim rękawem, kiedyś Wam już go pokazywałam. Z tyłu ta bluza tak się prezentuje, jest taka satynowa. Mamy tutaj kwiatki, więc takie przedwiośnie. No. No i też znowu takie przedwiośnie, można powiedzieć. Futerko z Only, marki Only, rozmiar S, z eko skórki tutaj, tutaj mamy stan idealny, było nowe, słuchajcie, bardzo się elektryzuje, kolor bordowy, niesamowicie mi się podoba, to jest takie cienkie futerko, absolutnie na zimę, nie zagrzejemy się, to jest taka kurtka, wiecie, że ja bardzo lubię futerka, więc to jest taka moja kurtka, alternatywa dla czarnej ramoneski, słuchajcie. Nie lubię tych czarnych ramonesek, nie. Mam jedną, chyba mam, już nie pamiętam, a może już i nie mam nawet żadnej. Ja zawsze coś na te kurtki zakładałam, czy jakieś kamizelki, staram się zmienić ich charakter, bo wszyscy chodzą teraz na wiosnę w czarnych ramoneskach, u mnie przynajmniej. I ja po prostu nie chcę być jak wszyscy, więc sobie kupiłam futerko takie. Chociażby, może nie jest jakieś, słuchajcie, nie wiadomo jakie, bo jest ono z sieciówki, ale kupiłam je w second handzie. Natomiast na pewno fajniej wygląda niż zwykła kurtka czarna. Tak uważam. Boże, moja szczotka. Kolejna rzecz to jest sukienka jeansowa. Jeans jest mega modny. Kupiłam ją na Zalando, tu się muszę przyznać, nie w second handzie. Jest ona z Bershki, w rozmiarze S, mega krótka. Mogłaby być ciut dłuższa, no już tak trochę przesadzili z tą długością, zwłaszcza, że ja noszę szpilki, no to tak wiecie, bardzo krótko. I w tej stylizacji pojawi się coś fajnego, parasol. Nigdy nie pokazywałam parasolek, słuchajcie. Mam parasolki też pokupowane do butów, więc ta, która Wam się wyświetli, jest konkretnie do tych butów, do tych transparentnych. Lubię tak sobie, słuchajcie, jak pada deszczyk czy coś takiego, Boże, jak walnęłam tym butem, przepraszam, jak pada deszczyk, lubię sobie tak właśnie założyć parasolkę, bo to jest taki niesamowicie fajny element. Moja mama kiedyś posiadała, Boże, z 20-30 lat temu, przepiękne parasolki, takie vintage, na tamte czasy, one były tak porządne, to nie są te same parasolki, teraz nie są te same parasolki, które były kiedyś, tamte miały jakość, tamte miały wzory, były przepiękne, kolorowe, wszyscy teraz kupują czarne parasole, mam czarny parasol, słuchajcie, ale zakładam go tylko i wyłącznie, nie wiem, na pogrzeb, jak pada, ewentualnie do kościoła, albo na przykład, no jak już taką elegancką muszę mieć stylizację, a pada, no to dobra, czarna. Ale naprawdę staram się mieć takie parasolki kolorowe. I też w kolejnym filmie pokażę Wam parasolkę taką w kratę, którą też sobie kupiłam do butów. Lubię, to jest też taki element, który gdzieś podbija stylizację i jest ona taka fajniejsza. Dobra, gadam o parasolkach, a pokazuję sukienkę, więc mega wygodna. Jeżeli ktoś chce sobie taką sukienkę kupić, to polecam ogólnie, tylko wiedzcie, że jest krótka, ale jest niesamowicie wygodna, bo ten jeans jest taki bardzo elastyczny.
Kochani, ostatnia stylizacja na dzisiaj i uciekam. To jest koszula taka, specyficzny materiał, taka grubsza. Myślę, że w niej nie zmarzniemy. W tym sezonie też stawiam na odsłonięte nogi. Stwierdzam, że mam zgrabne, ładne nogi i będę je pokazywać. No i słuchajcie, dużo będzie takich u mnie stylizacji z gołymi nogami, więc koszula potraktowana jako sukienka. Oczywiście dla bezpieczeństwa pod spodem sukienkę mam. Natomiast bardzo ładne tutaj są kolory. Chciałam założyć kozaki i mogę, słuchajcie, mogę kozaki też do tego założyć takie różowe. Też będzie fajnie to wyglądało, fioletowe bodki, ale postanowiłam tak zrobić taką stylizację jednak z bardziej gołymi nogami i założyłam takie czułenka, takie szpilki. Z tyłu ta koszula tak się prezentuje, uwielbiam takie rzeczy, no takiej koszuli jeszcze nie miałam w swojej garderobie, już teraz mam, więc jestem zbieraczem koszul, takim jak ktoś zbiera znaczki, to ja zbieram koszulę. Dobra, to tyle. To tyle, moi drodzy, zostałabym z Wami jeszcze dłużej, ale bym chciała, żeby ten filmik się dodał, więc zmykam. Dziękuję Wam za oglądanie, projekt mamy skończony, także pokażę jeszcze tylko, jak będzie w środku wykończony, wtedy tutaj, wiecie, zaprezentuję go tutaj w pełnej okazałości. Natomiast dzisiaj tyle, kochani. Dziękuję Wam za oglądanie, zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału, klikajcie w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do śledzenia mojego Instagrama, Facebooka, Vinted Elixa, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. O.